Jak amerykańscy piosenkarze by się nazywali w Polsce? I 5 godzin temu, Dave z Ameryki. Zobaczmy. Dzisiejszy odcinek gwarantuję będzie bardzo głupi, przez to, że dzisiaj już mi się opowiem podoba. Wam, jak ja bym nazwał piosenkarzy, którzy są ze Stanów, jakby oni byli Polakami albo by śpiewali po polsku. I jak nie masz pojęcia, o co mi w ogóle chodzi i jak ten odcinek będzie wyglądał, to dam ci jeden przykład. Może znacie takiego rapera z lat 90. już nie żyje. I on się nazywał Notorious B.I.G. To jakby Notorious B.I.G. był raperem w Polsce, to ja uważam, że on by się nazywał Duży Notariusz. I widzisz, jak napisałem duży, a? Bo tak jak Notorious B.I.G. to jest Duży Notariusz. No już się dobrze zapowiada odcinek, to mi się podoba. Czy to ma sens? Nie. Ma czy sens. To jest logiczne? Nie, czy to jest głupie? Bardzo. I tak właśnie dzisiejszy odcinek będzie wyglądał. I dlatego to oglądamy. Myślę, że większość mojej listy to będą raperzy. Ale nie tylko. Ale myślę, że raperzy mają najgłupsze, albo najśmieszniejsze, albo najdziwniejsze imiona. Albo raczej to nie są imiona, to jest jakiś pseudonim, albo coś takiego. To zaczniemy z raperem Little John. Nie wiem, czy kojarzycie Little John, on był bardzo popularny w latach 2006, albo coś Znasz takiego. Go widzą? I oczywiście ludzie go znali jako Little John, ale też chyba miał swoją ekipę i oni się nazywali Little John and the East Side Boys. To w takim razie uważam, że jakby wiem, oni to byli jest. W Polsce, to oni by się nazywali Mały Janusz i Chłopcy ze Wschodniej Strony. Albo jakby oni byli rzeczywiście ze wschodu Polski, to może wtedy by się nazywali Mały Janusz i Chłopcy z Polski B. Oczywiście też mamy rapera 50 Cent i myślę, o że to nie. będzie bardzo Kto proste by się i w Polsce spodziewał? Po prostu byś nazywał 50 groszy. I od razu No powiem, to... jak ty jesteś raperem, albo klasyczek. Może śpiewasz disco polo i chcesz fajny pseudonim, 50 to giry. Myślę, że moja lista będzie miała dużo fajnych pseudonim dla co można artystów. Podkraść? I oczywiście jak mamy 50 groszy, to też jest taki raper Ice Cube. I w takim razie to na pewno w Polsce on by się nazywał Kostka Lodu. Też jest taki chyba nowszy To raper. Jest kanał Kostka, ale bez lodu. To prawie to samo. Witam, Krecik. I on się nazywa DaBaby. I da, bo to jest tak jak the. Tylko, że to by nie brzmiało cool, jakby to było DaBaby. I w Polsce on by po prostu się nazywał Ten Dzidziuś. Ale może, żeby było tak bardziej, nie wiem, gangsterowskie, to może zamiast ten po polsku, to byśmy używali liczbę po angielsku ten. I wtedy by było po prostu ten dzidziuś. Myślę, że to by zadziałało. I ja też uważam, że jak szukasz jakąś co? Fajną obrazę i chcesz używać tą obrazę w SMS-ach, to wiem, że ludzie nie używają Jaką słowo obrazę? Tuman. Tak mój tata zawsze mówił tuman. To może to jest takie tuman. Starsze słowo, tak? Nie, ale znam. Tuman. To myślę, że jak będziesz to pisać jako SMS... Tuman, czyli taki gamoń. To można pisać literę 2 i potem man i to by było tak, ale tuman, a? A właściwie tuman to też by Dzięki, mógł Dave, być za jakiś ten poradnik. Polski raper, nie? Tak two samo head. Jak Tupac, no, to tuman. Head. Też mamy Megan Thee Stallion i the po prostu jest the. Tylko, że czasami się mówi the, tylko, że ona pisze the tak dziwnie. To myślę, że w Polsce ona by się nazywała Marta Ten Ogier, bo stallion to jest Ogier. Wiesz, taki koń. Dla mnie ogier brzmi tak jak ogre. Tak jak Shrek jest ogre. I myślę, że the jest mniej więcej ten. Boże. Tak bym przetłumaczył słowo the. Marta albo jakbyś nie pasuje, chciał przetłumaczyć no. the, Ona. Albo the, to może by się nazywała Marta Ogierowska, albo coś takiego. Też mamy rapera Ludacris. To w Polsce on by się nazywał Absurdalny. Bo jakbyś nie wiedział, Ludacris znaczy absurdalny, ale to jest ciekawe przez to, że on napisał ludicrous inaczej niż się normalnie pisze słowo ludicrous, bo on miał na imię Chris i dlatego jest ludicrous. A, get it? Też był taki młody raper, który z tego co wiem umarł kilka lat temu i on Mega się nazywał przemyślane niki. Juice World. To w Polsce po prostu byś nazywał Świat Soków.
się. Świat soków w dupę. Piękne, no. A może nie, bo idealna świat nazwa. Dla mnie brzmi jak taki ekskluzywny sklep, no, z takimi drogimi sokami. I już mieliśmy Ice Cube na mojej liście, to teraz musimy porozmawiać o raperze Ice-T. I w Polsce on by po prostu się nazywał Mrożona Herbata. I może on by coś zrobił trochę długa z jakimś nazwa, herbem, z takiej żeby krótkiej. Miał tak swój herb i by tak mocno promował tego herba i dlatego on by się nazywał Mrożona Herbata. A? Albo może jakby to była jakaś raperka i ona by się nazywała Bea... Skąd on takie coś ma we łbie? No za dużo we łbie on ma. Ata, to wtedy zamiast Dave mrożona Oshalo. Herbata, to było tak mrożona Beata. I wtedy ona też by była żoną, to było tak mrożona Beata. A? Nie, to jest głupie. I też oczywiście mamy dobra. Vanilla Ice. Ja nie jestem pewny czemu, ale w latach 90. jak byłeś raperem, to na pewno musiałeś mieć Ice w swojej nazwie. To w Polsce Vanilla Ice po prostu by się nazywał waniliowy lód. Albo lód waniliowy. Albo tak właściwie w Polsce nie znajdziesz lody, które są waniliowe, są bardziej śmietankowe. To może on był tak lód śmietankowy. I może on by chorował z... co ty piszesz, sąsiad? Za blisko, sekundę ci dam. Albinizm. I dlatego by się nazywał lód śmietankowy. Może. Też oczywiście mamy The Beastie Boys. I nie jestem pewny, czy The Beastie Boys są popularni w Polsce, albo może byli. Jak nie, to sprawdź ich. I w Polsce by się nazywali bestialni chłopcy. Albo może chłopcy, którzy lubią bestialstwo. Okej, okay, nie, to jest paskudne. Czy ja powiedziałem, że ten filmik będzie głupi? Jest głupi. A jakby na przykład oni byli z Polsce, ten zespół, i byliby z Wadowic, wiesz, jak ja bym ich nazwał? Nie powiem ci. Okej, okay. Przynajmniej mówię prawdę. Jak mówię, że będzie głupie, będzie głupie. No to nawet nie trać swój czas, żeby pisać jakieś komentarze, tak, to było głupie i nieśmieszne, blada. Shut the fuck up, okej? Okay? Ja już ci powiedziałem, że to będzie głupie. Też nie wiem, czy znacie taką grupę z lat 90. Salt and Pepper. Albo może Salt and Pepper Pig, ha? Nie, to było głupie. To oczywiście Salt and Pepper w Polsce, oni by się nazwali Sól i Pieprz. Tylko, że oni by napisali swoją nazwę albo w taki sposób, tak Sól i Pieprz, albo Sól i Pieprz. Nie wiem, daj znać, który jest lepszy. Ale a propos soli. Co? Coś, co ja tego widziałem w Polsce, jeszcze ludzie zamiast mieć solniczki, to czasami mają po prostu miskę z solą i potem wkładają swoje brudne palce do tej soli, tak biorą tak. Ja nie wiedziałem, że to było coś, co... Co? O czym on teraz mówi? I to czasami mają po prostu w Polsce lepszy. Nie wiem, daj znać, który jest lepszy. Ale a propos soli. Coś, co ja tego widziałem w Polsce, jeszcze ludzie zamiast mieć solniczki, to czasami mają po prostu miskę z solą i potem wkładają swoje brudne palce do tej soli. No to, tak, tak się robi, biorą, co? Tak. Ja nie wiedziałem, że to było coś, co istnieje na świecie. I pamiętam, kiedyś moja babcia zrobiła pierogi z jagodami. I ja nałożyłem... Dzięki, Krafę, za 25 lat. Desjen kiedy? Mam sobie taki duży talerz i potem polałem taką śmietanką i wziąłem to, co ja myślałem był cukier, bo to było w takiej misce do cukru i chyba nawet łyżka tam była. I wziąłem to, co myślałem, że był, to, co myślałem, że był cukier i tak posypałem na tych... Na tych pierogach. I się dowiedziałem, że to nie był cukier, to był sól. To ja nie wiem, co się dzieje w Polsce. Czy wy też tak macie w domu? Też oczywiście mamy... Co to w dupę? O czym on gada? Ja co? Ja sól mam w tym takim ze sklepu worku nadal. Nigdy tego nie przesypuję nigdzie. Bo tego się zużywa raz na 25 lat worek. Lady Gaga. I Gaga to jest taki, to jest slangowe słowo. I... Solisz z worka? Ja w ogóle nie solę, ale jak solę to z wora, nie? Z wora. Dwa ruchy i tak zwany wór. Nie, dobra. Za daleko się zapędziłem. I Gaga znaczy, że jesteś taki zwariowany, albo coś jest nie tak z twoim mózgiem. Może, że oszalałeś, poza tym albo zwariowałeś. To jest tak dosłownie. To musiałem sprawdzić, jak przetłumaczyć słowo Gaga, bo to jest slangowe słowo. Ale w Google Translate powiedzieli, i będę musiał to przeczytać, czy to jest zramolała? Zramolała.
Tak. To w takim razie Lady Gaga w Polsce by się nazywał po prostu Panna z Ramolała. Daj znać, czy to ma sens. Nie wiem, plecaczki, czy pamiętacie Flow Rider. Chyba w Polsce mówiliście... Nie wiem, kto to, nikogo tu nie znam. Florida. Albo coś takiego. O, to wiem, jaki on by po polsku. Grzegorz po prostu. Idealnie pasuje. Jego zawsze jak słuchałem radio w Polsce, to była ta piosenka, tak Boots with the Fur. Nie wiem, czy pamiętacie tą piosenkę, ona była bardzo popularna. Shorty got low, 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 apple bottom jeans, boots with the fur. Było bardzo głupie. I najgorsze jest to, że ta piosenka była mega, mega popularna w Stanach. I chyba przez 2-3 miesiące po prostu to leciało w radiu cały czas. I ja miałem stary samochód, to musiałem słuchać radia. I zawsze, po prostu cały czas grali tą piosenkę. I potem przestała być aż popularna i zaczęli robić remixes tej piosenki. Że to nadal była ta sama piosenka, tylko że ktoś tam inny rapował, ja nie wiem. I potem wreszcie przestali puszczać tą piosenkę w radiu. I akurat kilka... To jest ta nuta. Dobra, znam ją. Ale to RNG. Ja poleciałem do Polski i widocznie się okazuje, ja nie wiem jak teraz jest, ale dawniej tak było, że te piosenki, które były popularne w Stanach, jeszcze nie były popularne w Polsce i dopiero trochę później zaczęły być popularne w Polsce i jak ja przyleciałem do Polski, to ta piosenka zaczęła być bardzo popularna w Polsce i miałem jeszcze 3 miesiące, gdzie musiałem słuchać tej jebanej piosenki. I potem zawsze słyszałem w radiu, że oni tak... I to było... I wtedy stał się rasistą, Dave Rell? Get low. To jest tak głupie. Nie, sorry, musiałem sprawdzić. To nie pamiętaj, jest... każdy jest równy tak w ogóle, dodam tylko. Get low, to jest low. I zawsze jak ta piosenka się kończyła, to ten DJ w radiu mówił i to był Florida z jego piosenką low. I pomyślałem, Florida? What? Po angielsku to jest Flow Rider, bo on napisał w taki dziwny sposób. Florida. Powinno się pisać w taki sposób. Flow Rider. Cześć, Flow Rider on się nazywał, a w Polsce uwielbia niego Florida. Boże, jak to jest możliwe? Chyba wiecie, co to jest flow. Flow to może być tak jak przepływ, albo taki flow muzyki, to znaczy jak ta muzyka leci. Przetłumaczyli albo... jego nick niczym jakiś film na Polsat. O co chodzi? Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złapacić. Przepływ żadał na Golibordę 500 złotych. Czemu w tych Stanach jest tak dużo garnuchów? Chodzi ci o garnki? Bo dużo ludzi jest i dużo jakby pożywienia potrzebują. Coś takiego, to jest ten flow i rider, bo on był taki rider i on tak jeździł na tym flow. Ale w Polsce to widocznie nikt o tym nie pomyślał i zamiast mówić flow rider, to mówili Florida albo Florida. I jak to usłyszałem, to pomyślałem, wow, nigdy nie pomyślałem o tym, że jak złączysz to, to jest Florida. To jest i sprawdziłem, że on jest z Florydy. Dlatego jest Flow Rider, ale się pisze tak jak Florida. I oczywiście w Stanach ludzie się śmieją z Florydy, to w Polsce jestem przekonany, że taki artysta by się nazywał Sos Nowiec. I może by napisał Sos z dużych liter. I wtedy było takie SOS Nowiec. Ja albo może on bardzo... Chłop przez 5 minut pieprzy, jak ludzie źle przetłumaczyli, czy tam mówili jego nick, żeby dojść do tego. Jak taki raper nazywałby się w Polsce? Ale to jest piękne właśnie, to jest piękne. Dave z Ameryki. Że lubi sosy i w każdym teledysku on by tak lał jakiś sos czosnkowy na jakieś kebaby albo coś takiego. I potem jakby był na scenie i by rapował przed wszystkimi, to on by tak wyrzucał takie pełne kebaby, gdzie było bardzo dużo sosu w tych kebabach i by tak wyrzucał kebaby do tych wszystkich ludzi. Tak, kebab, Ja nie wiem, co jest nie tak ze mną, ale... Ja myślę o takich rzeczach. Ale jak jesteś sosnowca i jesteś raperem, to proszę cię, zmień swoje imię na Sosnowiec. To nie wiem, czy znasz Wu-Tang Clan. Może ich znasz. I jak znasz Wu-Tang Clan, to wiesz, to jest Redman i Method Man. To w Polsce oni by się nazywali Metodyczny Człowiek i Czerwony Pan. Też jest taki artysta, który się nazywa... Daddy Yankee. I chyba Daddy Yankee jest Puerto Rico? Chyba, nie jestem pewny. I z tego co pamiętam, to on
tworzy muzykę reggaeton. I na pewno znasz słowo Yankee, ale prawdopodobnie tylko znasz to słowo z punktu widzenia międzynarodowego. Bo z tego co rozumiem, jak nie jesteś ze Stanów, to każdy ze Stanów może być Yankee. Ale w Stanach tak nie jest. I jak powiesz Yankee na kogoś z południa, to oni się obrażą. Oni nie uważają, że są Yankee, przez to, że Na południu ludzi w Ameryce mówi się albo cowboy, nie? Po polsku, albo ten, jak to się mówi? No jakoś tego, drugie jeszcze jest, no tego. Dobra, nieważne, nie rozmawiajmy o tym. W Stanach Yankee dawniej był ktoś z Nowego Jorku. Czarodziej. A w dzisiejszych czasach Yankee jest ktokolwiek z północy i szczególnie z tej wschodniej północy. I pamiętaj, że była wojna domowa między północem i południem. I do dzisiaj... Co to jest turbo? Chyba za bardzo się nie lubią. To jak powiesz na kogoś, że on jest Yankee i on jest z południa, on nie będzie zadowolony. I myślę, że ogólnie słowo Yankee może być obrazą. To w takim razie w Polsce, jak był taki ktoś jak Daddy Yankee, to on by się nazywał Tatuś Polaczek. I oczywiście on by miał sandały z skarpetami i by miał takie długie, wąskie shorty. I tak Janusz. Kończą się pod kolanem. I czasami ta dolna część tych shortów by miała taki inny kolor. Tylko nie jestem pewny, jaką koszulę on by miał. Może żono bikę albo coś takiego. Napisz w komentarzach, jaką koszulkę Tatuś Polaczek by miał. I ostatni raper na mojej liście to jest Gucci Mane. Oczywiście Gucci to jest ta marka i Mane prawdopodobnie tak się nazywa przez to, że to jest Gucci Man. Ale niektórzy ludzie tak szczególnie czarni ludzie, szczególnie tak chyba z południa, zamiast mówić man, to mówią Mane. Tak, ej, what's up, Mane? I dlatego on się nazywa Gucci Mane, tak mi się wydaje. Tylko, że come on. Ale udawał, ty prawie, jak zamkniesz oczy. Mane, tak, ej, what's up, Mane? I dlatego on się nazywa Gucci Mane, tak mi się wydaje. Tylko, że come on, w Polsce on by nie miał Gucci. Byśmy musieli wybrać jakąś inną markę i z tego, co rozumiem, to jest chyba tylko jedna polska marka ubrań, może się mylę, to w takim razie on by się nazywał Big Star Chłop i tylko by nosił ubrania z Big Star. Sorry, Big Star. Ale jak to jest polska firma, to niech będzie Big Star. I wiem, że większość tych ludzi byli raperami, to jako bonus... Pepko Chłop. Ale Pepko nawet nie jest polskie. Nie ma, ty, nie ma nic polskiego. Polskie marki są na rynku. Na rynku. Idziesz na rynek. I tam są polskie prawdziwe marki. Mam dwóch gości, którzy nie są raperami i numer jeden to jest Justin Bieber. To już prawdopodobnie wiesz, że w Polsce on by się nazywał Justin Bieber. I ostatni artysta na mojej liście chyba jest mój ulubiony i to jest Johnny Cash. To w Polsce jakby Johnny Cash się nazywał? Gwarantuję, że Johnny Cash by się nazywał Janusz Gotówka. I jak nie istnieje jakiś artysta w Polsce, który się nazywa Janusz Gotówka, to co wy robicie z waszą kulturą? Czemu to nie istnieje? To jest zajebiste imię. Come on. To daj znać w komentarzach, czy ty masz jakieś inne pomysły na jakieś inne głupie imiona dla artystów w Polsce i zobaczymy się. Dobra, ja mam pomysł. Jakby Dave z Ameryki był Polakiem, to by się zwał Dawid z Polski. Rel? No, użyj głowy, obudź się, użyj. Ocknij się, wyjdź z Matrixa. Tyle w temacie. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!